Na odcinek zaprasza Krzysztof Rypuła. Jego książkę Kroniki upadku ludzkości zakupisz w salonach Empik. Świat, w którym żyjemy, jest pełen rzeczy, których jeszcze nie zdążyliśmy pojąć. Będąc z natury ciekawscy, Staramy się zmniejszać ilość tych niewiadomych. Doprowadziło nas to do niezwykłych odkryć i wynalazków, których nawet nie moglibyśmy sobie wyobrazić te sto lat temu. Pokonaliśmy choroby, okiełznaliśmy niebo, a nawet stworzyliśmy maszyny, które mogą zabrać nas do gwiazd. Gdyby nasi przodkowie mogli spojrzeć na nas i to, co stworzyliśmy, Jestem pewien, że wielu z nich uznałoby nas za bogów. Jednak nasza wrodzona ciekawość i żądza wiedzy nie zawsze prowadziły nas do wielkości. W ludzkim podboju wiedzy odkryliśmy również prawdziwe zło i mrok. Obawiam się, że w końcu to zło stanie się naszą ostateczną zgubą. Nie mówię tego z punktu widzenia wielkiego filozofa, który całe życie siedział i po prostu rozmyślał. Nie, mówię to, ponieważ widziałem to, doświadczyłem tego, byłem tego częścią. Wydarzenie, o którym zamierzam Wam opowiedzieć, jest w całości prawdziwe. Przysięgam. Jestem pewien, że wielu z Was uzna to za kolejną upiorną historię, która ma zapewnić Wam tanie emocje ale obiecuję, że nie jest to moim zamiarem ani celem. Zadaniem tej historii jest ostrzeżenie przed tym, co czai się poza zasłoną tego, co widzimy i rozumiemy, pokazanie, co czeka nas w ciemności, wyjawię wszystko, nawet jeśli sam tego nie rozumiem. To, o czym opowiem, już się wydarzyło, ale jestem pewien, że się powtórzy. W 1971 roku niezbyt znany naukowiec rozpoczął przygotowania do niezwykle tajnego projektu, nazwanego Eksperyment Harbinger. Ze względów osobistych chciałbym zachować tożsamość tego naukowca w tajemnicy, więc w tej historii będę się do niego odnosił jako do Zimmermana. Losy Zimmermana są w najlepszym razie niejasne po 1971. Wszystko co wiadomo o nim przed tym czasem, to to, że dorastał gdzieś w Maryland z dziwną fascynacją okultyzmem i zjawiskami nadprzyrodzonymi. To później uczyniło go wyrzutkiem wśród swoich kolegów naukowców, ze względu na to, jak wyśmiewana była i nadal jest metafizyczność w tamtym czasie. Opinie Zimmermana dotyczące innego świata nie były jednak jedyną przyczyną, dla której stał się wyrzutkiem. To jego metody sprawiły, że był powszechnie nieakceptowany wśród swoich rówieśników. Zimmerman był dobrze znany w swoich czasach z bycia bezwzględnym i zimnym ponad miarę. Nigdy nie dbał o środki. Wszystko, co się dla niego liczyło, to wyniki. A jeśli przewidywał, że wyniki będą wystarczająco cenne, wszystko było warte ich uzyskania. To właśnie ta nienasycona i brutalna żądza prawdy sprawiała, że bali się go ci, którzy o nim wiedzieli. Nieliczni, którzy go znali i nie bali się go, wierzyli w niego i uważnie śledzili jego pracę. Samo słowo Harbinger ma w sobie tajemniczy i onieśmielający posmak. Może jest to sposób, w jaki toczy się z naszych języków, a może po prostu ze względu na jego związek z projektem, ale słowo to zawsze wydaje się nieść za sobą pewną dozę zagłady, co miałoby sens. Samo słowo oznacza ostrzeżenie lub przepowiednie, zwiastun. Nie potrafię sobie wyobrazić powodu, dla którego Zimmerman nadał eksperymentowi taki tytuł, ale z perspektywy czasu pasuje on idealnie. Zimmerman przyszedł do wybranej garstki, ja byłem jednym z nich, i powiedział nam, że pracuje nad czymś wielkim, oraz że potrzebuje ludzi, którzy potrafią zachować poufność i nie rozprzestrzeniać próżnych plotek na temat jego pracy. Chociaż nie do końca ufał niektórym z nas, wiedział, że jesteśmy profesjonalistami i że z jakiegoś powodu wszyscy pilnie potrzebowaliśmy zatrudnienia. Wcześniej pracowałem w lokalnej klinice jako lekarz, ale zostałem przyłapany na kradzieży leków i natychmiast mnie zwolniono. Odcisnęło to bardzo ciemne piętno na moim CV, więc trudno mi było znaleźć pracę. Dodatkowo pochodziłem z Alaski i mieszkałem w pobliżu miejsca, w którym miał się odbyć eksperyment, więc można powiedzieć, że byłem dogodnym wyborem. Jak można sobie wyobrazić, skorzystałem z okazji. Trudno było tego nie zrobić, gdy zobaczyłem obiecaną wypłatę. W sumie zatrudniono nas 15. Niektórzy byli jego kolegami, którzy pracowali z nim od jakiegoś czasu, pojedyncze osoby jak ja. Z zewnątrz, a kilku zostało zatrudnionych jako prywatna ochrona. Byłem jedynym pracownikiem medycznym, który został zatrudniony. Nadal zastanawiam się, w jaki sposób zdobył fundusze niezbędne do przeprowadzania eksperymentu. Nie byłbym całkowicie zaskoczony, gdyby jego finansowanie nie było całkowicie legalne. Ale legalne czy nie? Potrzebowałem pieniędzy, a on płacił. Patrząc wstecz, jest to jednak decyzja, której żałuję. Po tym jak Zimmerman zdobył pieniądze, wykorzystał je do zakupu stosunkowo dużej działki głęboko na zamarzniętym pustkowiu Alaski. Na tym kawałku ziemi Zimmerman zbudował betonową konstrukcję, która w rzeczywistości niczym nie różniła się od bunkra. Jedyna różnica polegała na tym, że jego celem było utrzymanie wszelkich potencjalnych szkód wewnątrz struktury. Większość konstrukcji wykopano pod ziemią, co sprawiło, że podziemny kompleks wydawał się o wiele mniejszy niż był w rzeczywistości. Był tylko jeden sposób na wejście i wyjście z podziemnej struktury, a była to drabina, która prowadziła z małego, niepozornego, betonowego budynku na powierzchni. Dla wygody będę odtąd nazywał budynkiem wejściowym, do sieci poniżej. Po tym, jak wszyscy wychodzili nocą spać, włas, w którym znajdowała się drabina, był zasuwany bardzo dużą i grubą metalową pokrywą. Zimmerman był bardzo surowy w tej kwestii. Niedaleko budynku wejściowego znajdował się szereg drewnianych domków, które służyły jako miejsca do spania dla personelu zatrudnionego przez Zimmermana. W porównaniu z budynkiem wejściowym stojącym na powierzchni, podziemny system był ogromny. W centrum kompleksu znajdowało się pomieszczenie kontrolne. To tutaj podłączona była cała elektronika obiektu, w tym kamery bezpieczeństwa, oświetlenie i sterowanie drzwiami. Konsole, monitory i komputery wyłożone były na ścianach tej dużej centralnej komory. Tutaj też znajdowało się połączenie z drabiną w budynku wejściowym do podziemnego kompleksu. Z pokoju kontrolnego prowadziło troje drzwi: jedne prowadziły do mniejszego pokoju, który służył jako ambulatorium, kolejne drzwi prowadziły do pokoju socjalnego, a ostatnie prowadziły na korytarze. Korytarze były miejscem, w którym kompleks zaczął wydawać się wyjątkowo niesamowity. Z jakiegoś powodu były one ułożone w niezwykle zagmatwany schemat, który prowadził w kółko i do ślepych zaułków. Korytarze te stanowiły zdecydowaną większość kompleksu i bardzo łatwo byłoby się zgubić w labiryncie, gdyby ktoś nie był zaznajomiony z kompleksem. Ale jeśli wiedziałeś, dokąd idziesz, wkrótce znajdowałeś się przed jednym z trzech pokoi o wymiarach osiem na osiem stóp. Każdy pokój miał kamerę podłączoną do jednego z rogów pokoju, a wszystkie trzy kamery były podłączone do odpowiedniego monitora w pokoju kontroli. Kamery były również porozrzucane po korytarzach, aby każdy, kto obserwował odpowiadający mu monitor, mógł zobaczyć dowolne miejsce, kiedy tylko tego potrzebował. Grube, metalowe drzwi stały przy wejściu do każdego z trzech pokoi o wymiarach 8 na 8 stóp. I aby je otworzyć, trzeba było wprowadzić czterocyfrowy kod do panelu, znajdującego się w pobliżu drzwi. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy przybyłem do kompleksu, jak bardzo przerażały mnie te korytarze. Zawsze miałem klaustrofobię, a te były bardzo wąskie. Dźwięk, a dokładnie jego brak, również był dla mnie ogromnym źródłem strachu w tych ponurych, wąskich przejściach. Zawsze było tak nienaturalnie cicho, jakby cały świat przestał się poruszać. Naprawdę można było poczuć się tam jak w pułapce. Na szczęście rzadko się tam zapuszczałem, ponieważ byłem jedynym pracownikiem medycznym w placówce i nie miałem praktycznie żadnego powodu, by opuszczać ambulatorium. Na początku wydawało mi się to bardzo dziwne, że Zimmerman poprosił specjalistę medycznego, takiego jak ja w projekcie, ale już wkrótce zrozumiałem dlaczego. Oficjalnym celem eksperymentu Herbringer. Było przetestowanie i zaobserwowanie wpływu przedłużonej izolacji na ludzki umysł. Tak przynajmniej było napisane w wysyłanych raportach, ale tylko badani wiedzieli, że prawdziwy cel był znacznie mroczniejszy. Jak wspomniałem wcześniej, Zimmerman miał obsesję na punkcie okultyzmu i zjawisk nadprzyrodzonych. Chciał udowodnić swoją wartość tym, którzy w niego nie wierzyli. Chciał fizycznego dowodu na to, że zjawiska nadprzyrodzone istnieją naprawdę i chciał być pierwszym, który to udowodni. Prawdziwym celem eksperymentu Harbringer było znalezienie dowodu na istnienie metafizycznego świata, którego nie mogliśmy zobaczyć. Myśl o zrobieniu tego była oczywiście nieco zniechęcająca. A nawet przerażająca, ale to metoda Zimmermana była naprawdę odrażająca. Zimmerman wierzył, że będzie w stanie chwilowo otworzyć portal między światami, pozwalając trzem przypadkowym bytom przejść do naszego świata, a każda z tych istot zostanie uwięziona w jednym z trzech pokoi. Zimmerman miał teorię, że każdy byt będzie próbował przyczepić się do najbliższej żywej istoty, która ma do tego predyspozycję. Chciał użyć tej techniki, aby uwięzić ducha w fizycznej formie, pozwalając mu wejść do żywej istoty, której wstrzyknięto mieszaninę chemiczną stworzoną przez Zimmermana. Teoretycznie, związek ten uniemożliwiłby istocie po prostu opuszczenie tego, do czego była przywiązana. Jedynym sposobem na opuszczenie żywiciela, któremu wstrzyknięto związek, byłaby śmierć. Według Zimmermana, gospodarz musiałby być czymś żywym, z wolą wystarczająco silną, by przetrwać opętanie. A jest tylko jeden znany gatunek, który posiada wymaganą do tego ilość woli ludzie. Zimmerman zrobił również coś, aby zapewnić, że byty wejdą tylko do właśnie tych trzech pokoi i że do każdego wkroczy tylko jeden z nich. Chociaż nie mogę powiedzieć, że wiem, jak to dokładnie zrobił. W rzeczywistości nie wiedziałem prawie nic, jeśli chodzi o to, jak Zimmerman zdołał zrobić to, co zrobił. Lubił utrzymywać swoją metodologię w tajemnicy, nawet przed najbardziej zaufanymi współpracownikami. Najprawdopodobniej z powodu paranoi, że ktoś ukradnie jego pomysły i przypisze sobie zasługi za sukces. Gdybym wiedział, że taki był prawdziwy cel, zanim zgodziłem się na udział w projekcie, być może jeszcze raz bym się zastanowił. Ale Zimmerman zdecydował się nic nam nie mówić, dopóki wszyscy nie zebraliśmy się w jego fortecy. Nawet gdyby ktokolwiek z nas chciał odejść, Wątpię czy pozwolono by nam to zrobić. Zespół ochroniarzy wynajęty przez Zimmermana był lojalny wobec niego i wypłaty. Było ogromnie prawdopodobne, że Zimmerman wydał im rozkaz, aby nie pozwolili nikomu odejść. W eksperymencie wzięły udział trzy różne osoby. Wszystkie pochodziły z Alaski i każda z nich została zwabiona do projektu w przekonaniu, że będą uczestniczyć w nieszkodliwym badaniu wpływu izolacji na ludzki umysł, jak już wspomniałem wcześniej. Pierwszym badanym był młody mężczyzna. Najwyraźniej bez pracy i desperacko potrzebował pieniędzy, które zaoferowano mu za udział w badaniu. Druga była kobieta. Patrząc na nią, mogłem stwierdzić, że bez wątpienia była od czegoś uzależniona. Trzecim i ostatnim badanym był starszy mężczyzna Włóczęga, gdybym miał zgadywać. Wszystkie te osoby łączyło to, że żadna z nich nie miała rodziny ani przyjaciół. Krótko mówiąc, nikt by za nimi nie tęsknił, dlatego zostali wybrani do projektu. Przykro mi, że nie mogę podać więcej informacji na temat badanych. Ale wszystko to zostało zaczerpnięte z pamięci i na początku otrzymałem niewiele informacji na temat tej trójki. Eksperyment oficjalnie rozpoczął się dopiero w 1987, 16 lat po jego pierwotnym ogłoszeniu. Bardzo chciałem zacząć, więc spakowałem się i wyruszyłem do kompleksu tak szybko, jak tylko mogłem. Przybyłem tam tydzień przed zapisaniem się badanych i cały miesiąc przed rozpoczęciem projektu. W żadnym wypadku nie byłem pierwszy. Kiedy tam dotarłem, Zimmerman, jego koledzy i zespół ochrony już tam byli. Przypuszczam, że można powiedzieć, że byłem wśród ludzi, którym Zimmerman nie ufał. Wszyscy przybyli około tygodnia przed rozpoczęciem eksperymentu. Zauważalny był rozdźwięk między tymi, którzy byli tam po prostu dla pieniędzy, jak ja, a tymi, którzy byli zwolennikami Zimmermana. 15 października 1987 roku wszystkie przygotowania były na miejscu. Badani zostali zamknięci w swoich pokojach. Kamery, światła i głośniki były w pełni sprawne, a wszyscy pracownicy osiedlili się. Nadszedł czas na oficjalne rozpoczęcie eksperymentu. Zimmerman poprosił wszystkich o zgłoszenie się do pokoju kontrolnego około godziny 21, aby być świadkiem rozpoczęcia eksperymentu. Chciał, aby wszyscy byli obecni na wypadek udowodnienia przez nas, że wszystkie jego teorie były poprawne i że nie był tylko szaleńcem. Chciał, abyśmy wszyscy zobaczyli owoce jego pracy. Kiedy wszyscy w końcu zebrali się w dużym pokoju kontrolnym, Zimmerman zwrócił się do nas i powiedział po prostu: Obserwujcie. Następnie odwrócił się do nas plecami, pochylił się do mikrofonu, który miał emitować jego głos przez trzy pokoje, a następnie zaczął intonować coś w dziwnym języku, którego, jestem pewien, nikt poza Zimmermanem nie mógł zrozumieć. Wszyscy obserwowaliśmy trzy duże monitory na ścianie, w milczeniu czekając, aż coś się wydarzy. Wszyscy badani stali w swoich pokojach, oniemiali śpiewem Zimmermana, wpatrując się w monitory ze zdezorientowanymi wyrazami twarzy. Po około pięciu minutach poczułem coś okropnego. Nie potrafię wyjaśnić, co to dokładnie było, ale ogarnęło mnie okropne uczucie strachu. To właśnie wtedy Ziemia zaczęła się subtelnie trząść, a światła zaczęły migotać. Zimmerman kontynuował śpiewanie do mikrofonu, jakby wszystko szło po jego myśli, podczas gdy badani zaczęli biegać po swoich pokojach, krzycząc o pomoc. Nagle Ziemia przestała się trząść, a obraz na monitorze stał się statyczny. Powietrze stało się bardzo ciężkie. Wszyscy wpatrywaliśmy się w monitory, czekając, aż odzyskają swój obraz i pokażą nam, co się dzieje lub co się stało w tych trzech pokojach. Przez chwilę wszystko ucichło, ale potem rozległ się krzyk. Krzyki kobiety, przechodzącej przez ogromne cierpienie, zmieszane z przerażeniem, zaczęły odbijać się echem w całym kompleksie. Podobne krzyki mężczyzn zaczęły zbiegać się z przerażonymi krzykami kobiety i razem zmieszały się w okropną symfonię bólu i strachu, która bezlitośnie biła w nasze uszy. Ci z nas, którzy byli tu dla pieniędzy, zaczęli rzucać sobie przestraszone spojrzenia, podczas gdy ci lojalni wobec Zimmermana wydawali się zupełnie niewzruszeni. Chcieliśmy odejść i nigdy nie wracać do tego okropnego miejsca. Ale wszyscy w głębi duszy wiedzieliśmy, że Zimmerman nigdy na to nie pozwoli. Byliśmy skazani na obecność tu. Nie było ucieczki. Wybiła godzina 22.13, kiedy krzyki w końcu ustały. Monitory nie ujawniły nam jeszcze, co wydarzyło się w tych trzech pokojach. Gdy tylko krzyki się skończyły, Zimmerman wstał. I zwolnił nas wszystkich na noc, dodając, że nie wolno nam wracać na teren kompleksu do jutra, do 10 rano. Wszyscy uroczyście wyszliśmy z kompleksu i udaliśmy się w kierunku domków, gdzie osiedliliśmy się na noc. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że nikt z nas nie spał tej nocy dobrze. Następnego ranka wszyscy pracownicy przybyli do budynku wejściowego. Wszyscy staliśmy w środku, wymieniając zmęczone lub nerwowe spojrzenia, czekając na przybycie Zimmermana i otwarcie włazu, który ukrywał drabinę. Widziałem namacalny strach w oczach niektórych z nas, podczas gdy inni nie wydawali się być nawet w najmniejszym stopniu dotknięci tym, co wydarzyło się zeszłej nocy. Zimmerman pojawił się pięć minut po dziesiątej, przepraszając za spóźnienie. Gdy przechodził przez drzwi wejściowe do budynku, otworzył włas i bez wahania zaczął schodzić po drabinie w dół w czarną otchłań. Wydawał się niemal entuzjastyczny. Byłem pierwszym, który podążał za Zimmermanem w mrocznym zejściu do obiektu. Wydawało się, że im dalej schodziłem, tym bardziej ciemność zamykała się wokół mnie, jakby próbowała pochłonąć mnie w całości. W miarę, jak schodziłem coraz głębiej, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że to miejsce jest w jakiś sposób inne. Podczas gdy wcześniej były tylko niepokojące betonowe korytarze i pokoje, teraz było coś jeszcze. Coś sprawiało, że niesamowitość wydawała się tak realna i spersonifikowana. Czułem, że na dole czeka nas straszna i makabryczna scena. Ale mimo strachu i wahania kontynuowałem wspinaczkę w dół. To nie był już tylko upiorny bunkier. W powietrzu unosiła się ciemność i złowrogość. Mieszkało tu teraz prawdziwe zło, i czułem to. Wszyscy to czuliśmy. W końcu poczułem, że moja stopa dotyka ziemi, i wydałem ciche westchnienie ulgi, że jestem na stałym gruncie. Prawie jak na zawołanie, żarówki ożyły, zalewając pokój ciepłem i mile widzianym światłem. Zimmerman musiał włączyć zasilanie, pomyślałem. Pozwoliłem sobie poświęcić kilka sekund na zbadanie pokoju kontrolnego. Było dokładnie tak, jak zostawiliśmy je zeszłej nocy, za co odmówiłem cichą, dziękczynną modlitwę. Było prawie tak, jakby nigdy nie wydarzyło się nic niezwykłego. Otrząsnąłem się z rozmyślań, gdy przypomniałem sobie wypełnione zakłóceniami monitory z poprzedniej nocy. Pozwoliłem moim oczom powoli kierować się w ich stronę na ścianie, oczekując ponurych i przerażających scen, które miały się na nich pojawić. Moją uwagę w pierwszej kolejności przykuły monitory numer 1 i 3, które wciąż były statyczne. Byłaby to mała ulga. Ale wtedy mój wzrok przykuł nieruchomy obraz na monitorze drugim. Pokój drugi był całkowicie nieruchomy i wszystko wydawało się całkowicie nietknięte. Nie mogłem powstrzymać się od westchnienia, gdy zauważyłem jedyną rzecz, która była inna. Kobieta leżała na środku małego, betonowego pokoju. Wyraz strachu i przerażenia był zamrożony na jej chudej twarzy. Tyle żała cicho i bez życia na plecach. Wyraz twarzy Zimmermana zmienił się w gniewny, gdy to zobaczył. Nakazał wyłączenie drugiego monitora i tak się stało. Nie pytaliśmy dlaczego, przecież nikt z nas nie chciał dłużej oglądać tej strasznej sceny. Rozkazał również, że jeśli obrazy na monitorach pierwszym i trzecim nie powrócą w ciągu najbliższych dwóch godzin, zespół ochrony zostanie wysłany do zbadania pomieszczeń. Ci skinęli głową, słysząc to, sprawiali wrażenie, jakby w ogóle się nie bali. Subtelne tykanie zegara było jedynym dźwiękiem, który odbijał się echem w pokoju kontrolnym, gdy wpatrywałem się w monitory. Minęła godzina i pięćdziesiąt minut, a na pierwszym i trzecim monitorze wciąż panował tylko szum. Wszyscy pozostali pracownicy, oprócz mnie, byli zajęci co wynikało z faktu, że projekt był jak dotąd całkowicie wolny od obrażeń, więc zasadniczo nie miałem nic do roboty, tylko czekać, aż ktoś zrobi sobie krzywdę. Zimmerman, kilku jego kolegów i ja byliśmy jedynymi osobami, które zajmowały pokój. Cicho rozmawiali między sobą po drugiej stronie pokoju, podczas gdy ja spędzałem czas czytając i zastanawiając się nad sytuacją, w której się obecnie znalazłem. Najwyraźniej popełniłem błąd, przychodząc tutaj. Zewłoki leżące w pokoju numer dwa były tego wystarczającym dowodem. Bóg jeden wiedział, co czekało nas w pokojach pierwszym i trzecim. Moje myśli zostały szybko przerwane, gdy powrócił obraz z monitora numer trzy. Wyraźny obraz, wyświetlany teraz na ekranie, sprawił, że oczy wszystkich wyraźnie się rozszerzyły. To, co zostało wyświetlone na monitorze, było przerażające. Humonaidalna rzecz stała na środku pokoju, wpatrując się bezpośrednio w kamerę, bez ruchu. Miało na sobie kombinezon, który otrzymał obiekt trzeci, ale najwyraźniej nie był to ten sam człowiek, który wszedł do pokoju. To, co przykuło moją uwagę jako pierwsze, to jego oczy. Były jednolicie czarne i dwa razy większe od normalnych ludzkich oczu. Wydawały się takie, takie bezkresne i zimne. Jego głowa również urosła wraz z oczami w tak symetryczny i niepokojący sposób. Istota zrzuciła również wszystkie włosy, które kiedyś miała, i nawet z monitora mogłem zobaczyć, jak nienaturalnie gładka i czysta była jego skóra. Wydawało się również, że jest wyższy i szerszy, co można było zobaczyć w fakcie, że kombinezon był teraz oczywiście o wiele za mały dla jego użytkownika. Jego kończyny stały się szczególnie długie, ramiona zwisały prawie tak nisko, jak kolana stworzenia. To, na co patrzyliśmy, w żaden sposób nie było tym samym człowiekiem, którego wysłaliśmy do środka. Strach. Strach był wszystkim, co czułem, gdy nadal wpatrywałem się w monitor w pokoju, a moje uczucia wydawały się być dzielone przez osoby wokół mnie. Może to zabrzmieć okropnie, ale trochę satysfakcjonujące było zobaczyć, że Zimmerman i jego koledzy też mogli odczuwać strach. Ale jednocześnie było to niepokojące, ponieważ pokazało, że nie było to częścią planu Zimmermana. Coś poszło nie tak. Wszyscy wpatrywaliśmy się w monitor, pomimo naszego strachu. To było prawie tak, jakbyśmy byli w transie. Mój już obecny strach zaczął rosnąć i szybko rozprzestrzeniać się po całym ciele, gdy zatraciłem się w oczach stworzenia, uwięziony w jego przerażająco hipnotycznym spojrzeniu. Po tym, co wydawało się wiecznością, udało mi się zerwać kontakt wzrokowy ze stworzeniem i odwrócić uwagę od monitora. A kiedy to zrobiłem, poczułem, że mój poziom strachu znacznie spadł. Po krótkiej chwili, Zimmerman nakazał swojemu zespołowi ochrony udać się do drzwi obiektu, tak jak wcześniej zapowiedział. Zespół ochrony wyszedł bez pytania, uzbrojony jedynie w pałki i pistolety. Skupiłem swoją uwagę na obserwowaniu przez kamerę, jak mężczyźni podążają korytarzami w kierunku pokoju ofiar. Nawet przez niezbyt wysokiej jakości kamery, nie trudno było stwierdzić, że ci mężczyźni bali się tego, co ich czeka. Zupełnie inaczej niż wcześniej, zupełnie jakby dopiero uwierzyli w to, co planował Zimmerman. Ich głowy były spuszczone, gdy szli nie mieli w sobie tej samej pewności siebie, co na początku projektu. Wyglądali jak przestraszeni chłopcy, wysłani na straszną wojnę. W końcu dotarli do drzwi. Mieliśmy doskonały widok na nich i drzwi przez kamerę na korytarzu. Jeden z nich powiedział coś przez krótkofalówkę i wykonał ruch w kierunku kamery, a w odpowiedzi jeden z kolegów Zimmermana otworzył drzwi. Mężczyźni mieli już wyciągnięte pistolety przed naciśnięciem przycisku. Drzwi powoli zaczęły się otwierać. Wszyscy z niecierpliwością obserwowaliśmy, jak mężczyźni zaczęli zbliżać się do środka, celując przed siebie. Nagle, bez ostrzeżenia, rozległ się głośny wrzask, a gdy coś wybiegło z pokoju w kierunku mężczyzn, monitor zamienił się w statyczny. Natychmiast usłyszeliśmy krzyki odbijające się echem po korytarzach, a wkrótce potem wyraźny dźwięk wystrzałów. Nie mogliśmy zrobić nic poza czekaniem. Po kilku minutach krzyki i strzały ustały. Wszyscy czekaliśmy i modliliśmy się, mając nadzieję, że to, co wybiegło z pokoju, nie trafi do nas. Po kilku minutach. Trzech mężczyzn wróciło, niosąc ze sobą zwłoki czwartego. Miał ogromne rany na klatce piersiowej, a jego twarz była rozszarpana. Nie można już nawet było potwierdzić, kim był wcześniej. Zdewastowane ciało, niemożliwe do zidentyfikowania. Byłem przyzwyczajony do krwi. Byłem lekarzem, więc czułem się nieco niezrażony masą poszatkowanego ciała i zakryfawionego mięsa, które nieśli za sobą, ale wielu innych zbladło i wymiotowało. Wszyscy ochroniarze mieli bezuczuciowe miny i oczy wypełnione przerażeniem. Jeden z mężczyzn w końcu spojrzał na nas. Wpatrywał się w nas przez chwilę tymi swoimi szerokimi oczami. Obiekt nie żyje. Zdołał w końcu wymamrotać roztrzęsionym i przerażonym głosem. Minęło kilka godzin. Zmarły miał na imię Frank i został pochowany w zimnej alaskańskiej ziemi. Dwóm mężczyznom nic się nie stało, przynajmniej fizycznie. Trzeci żył, ale ledwo. Jego ciało było pokryte krwawymi ranami, a jedno z jego oczu zostało wydłubane. Udało mi się go ustabilizować, ale tylko trochę. Pozostali dwaj mężczyźni niejasno wyjaśnili, co się stało. Najwyraźniej obiekt wyskoczył na Franka po otwarciu drzwi, tylko że tak naprawdę nie był już człowiekiem, jakiego wprowadzono do pokoju. Według nich miał ohydnie wykrzywioną twarz i długie ostre pazury. Twierdzili, że strzelili do niego kilkanaście razy, zanim padł martwy. A następnie wystrzelili w niego kolejny tuzin kul, aby upewnić się, że naprawdę nie żyje. Po zajęciu się rannym poszedłem zbadać monitory. Chociaż bałem się zobaczyć, co mogły zawierać te obrazy, musiałem to zobaczyć. Obiekt trzeci był teraz jedynym, który pozostał przy życiu. Musiałem go zobaczyć i upewnić się, że stworzenie wciąż jest w swoim pokoju. W tym momencie wyglądało to bardziej na celę więzienną niż zwykły pokój, co prawdopodobnie było na naszą korzyść. Kamery wyświetlające pokój badanego i korytarz na zewnątrz wciąż wyświetlały statyczny ekran. Nikt nie został wysłany, aby je naprawić lub zbadać. Musieliśmy tylko mieć nadzieję, że obiekt naprawdę był martwy. A obraz z monitora trzeciego był dokładnie taki sam, jak widziałem go poprzednio. Obiekt wciąż patrzył prosto w kamerę. Nadal znajdował się dokładnie w tej samej pozycji i gdyby nie mały wentylator w rogu pokoju, pomyślałbym, że patrzę na nieruchomy obraz. W pewnym sensie poczułem ulgę, widząc to. Ulgę, że wciąż był w swoim pokoju i nie uciekł, gdy nikt nie patrzył. Gdy wszystko ucichło, Zauważyłem coś szczególnie niezwykłego. Skądś wydobywał się dziwny dźwięk? Na początku był ledwo słyszalny. Usłyszałem go tylko dlatego, że w ambulatorium było bardzo cicho. Ale w miarę upływu czasu powoli zaczął zwiększać swoją głośność. Po około godzinie był na tyle głośny, że wszyscy inni też go słyszeli. A po kilku kolejnych godzinach jego głośność wzrosła tak bardzo, że mogliśmy określić, co to za hałas. Była to piosenka. Jeden z pracowników zidentyfikował ją jako Living in the Sunlight, Tiny Tima. Najwyraźniej jego ojciec uwielbiał tę piosenkę i często jej słuchał. Piosenka wydawała się być zapętlona i ciągle się powtarzała. Chociaż byliśmy w stanie zidentyfikować hałas. Nie byliśmy w stanie zidentyfikować jego źródła. Wiedzieliśmy, że nie dochodził z głośników, ponieważ je wyłączyliśmy. Wydawało się, że emitowały go same ściany. Czas mijał, a my wszyscy zaczęliśmy być coraz bardziej poruszeni piosenką. Większość czasu spędziłem w ambulatorium, zajmując się frankiem, rannym strażnikiem lub w pokoju kontrolnym. Strach wisiał w powietrzu. A obecność niewątpliwej ciemności i zła była bez wątpienia jego źródłem. Obiekt trzeci wciąż się nie poruszał. Przez cały czas utrzymywał niewidzące spojrzenie utkwione w kamerze. Zawsze czułem się tak, jakby patrzył bezpośrednio na mnie, bez względu na to, gdzie byłem w pokoju. Myślę, że ten efekt był również odczuwalny przez innych. Ponieważ zdawali się często poruszać po pokoju pozornie bez powodu. Po kilku godzinach piosenka była tak głośna, że ludzie musieli prawie krzyczeć, aby się komunikować. Próbowaliśmy znaleźć jej źródło, aby móc ją wyłączyć, ale bezskutecznie. Źródło było całkowicie niezidentyfikowane. To dodało poziom ekstremalnej irytacji do naszego i tak już bardzo obecnego strachu. Około 8.30. Ziemia ponownie zaczęła się trząść, podobnie jak poprzedniej nocy. Panika zaczęła rozprzestrzeniać się wśród pracowników i mnie, gdy drżenie stawało się coraz bardziej intensywne. W tym czasie miałem nagłe instynktowne uczucie, by spojrzeć na monitor obiektu trzeciego. Zniknął. Niemal jak na zawołanie wysiadło zasilanie. Na szczęście piosenka też. Odkąd wrócił zespół ochrony, wśród personelu powoli narastała panika, a Zimmerman nie był w stanie jej powstrzymać. Kiedy zgasło światło, ostatnia iskra spokoju opuściła nas, a strach w naszych sercach przejął kontrolę. Awaryjne światła zapasowe włączyły się wkrótce po zaniku zasilania. Światła były przyćmione, ale nadal pozwalały cokolwiek widzieć. Ogarnęła nas totalna panika, gdy wielu moich kolegów zaczęło krzyczeć i pędzić do drabiny, próbując uciec. Ale zbyt wielu próbowało użyć jej naraz i nikt nie był w stanie zajść daleko na drabinie bez kogoś innego, kto ściągnąłby go na podłogę i zajął jego miejsce. Zimmerman krzyczał, aby wszyscy się uspokoili, ale jego dominująca i zastraszająca osobowość nie miała tutaj żadnego wpływu, a jego żądania padały na głuche uszy. To był totalny chaos. Nie minęło wiele czasu, a ludzie zaczęli się nawzajem ranić w desperackich próbach dostania się po drabinie i opuszczenia tego miejsca. Mogłem tylko stać pod ścianą i czekać na okazję do ucieczki po drabinie. Wszystkie krzyki wkrótce ucichły, gdy znajomy szum tej niepokojącej piosenki zaczął ponownie zwiększać głośność, tylko tym razem znacznie szybciej. Tym razem było jasne, że hałas dochodził bezpośrednio z korytarzy przypominających labirynt. Ludzie przestali walczyć i krzyczeć, a cała nasza uwaga przeniosła się na drzwi prowadzące do korytarzy. Piosenka szybko stała się głośniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, co zmusiło wielu z nas do zakrycia uszu dłońmi, próbując wyciszyć hałas. Nagle piosenka całkowicie ucichła. Zapadła cisza. Wszyscy wpatrywaliśmy się w grube, metalowe drzwi w oczekiwaniu na to, co nadejdzie. Wydawało się, że minęły wieki, ale w rzeczywistości były to prawdopodobnie tylko sekundy. Nim cisza została przerwana, drzwi nagle i gwałtownie się otworzyły, a muzyka zaczęła się ponownie, głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nagłość i głośność tego wydarzenia sprawiły, że wielu z nas cofnęło się, upadając na ziemię i łapiąc się za uszy, próbując zablokować hałas. Spojrzałem w górę tylko na sekundę, a w drzwiach stała wysoka, gładko skóra postać o długich kończynach i oczach tak ciemnych i złowrogich, że można je było wyraźnie zobaczyć w słabym oświetleniu. Po tym, jak się zorientowałem, spojrzałem w górę na stworzenie jeszcze raz w samą porę, by zobaczyć, jak podnosi i rozrywa Zimmermana na pół jednym płynnym ruchem. Oblewając pokój i wszystkich w nim krwią, jelitami i, i organami. Gor nie było mi obce, ale widok tego był dla mnie zbyt trudny do zniesienia. Skuliłem się natychmiast po tym, jak to zobaczyłem, i zwymiotowałem na zimną, cementową podłogę. Ta drabina to moja jedyna nadzieja na przetrwanie, pomyślałem sobie, zmuszając się do wstania. A gdy moje oczy podniosły się wraz z resztą mnie, Mogłem zobaczyć, jak to coś łapie i rozrywa ludzi, którzy rozproszyli się, próbując mu uciec. Byłem stosunkowo daleko i choć brzmi to okropnie, była to moja jedyna szansa, by wydostać się na górę po drabinie. Zmusiłem nogi do ruchu w kierunku drabiny, starając się zablokować przerażone krzyki moich kolegów z personelu i nieznośnie głośną muzykę. Słyszałem wystrzały, zbiegające się z krzykami i okropnymi odgłosami rozrywanego ciała gdzieś w tym bałaganie. Wyciągnąłem ręce przed siebie i poczułem fale ulgi, gdy moje palce zetknęły się z twardymi metalowymi szczeblami drabiny. Chwyciłem je i zacząłem wspinać się w górę tak szybko, jak tylko mogłem w moim zdezorientowanym stanie. Cały czas modląc się, aby potwór mnie nie zobaczył i nie ściągnął mnie z drabiny z powrotem do rzezi. Miałem wrażenie, że w każdej chwili poczuję, jak jedna z jego gładkich rąk owija się wokół moich kostek i ściągnie mnie na śmierć. Ale w końcu dotarłem na szczyt. Nie miałem żadnych wątpliwości, że muszę zamknąć włas i zapieczętować to coś na dole, nawet jeśli oznaczało to pewną śmierć dla moich kolegów. Nie mogłem pozwolić temu czemuś uciec. Chwyciłem grubą, metalową pokrywę i zacząłem naciskać z całej siły, próbując zamknąć podziemny kompleks. Pomimo tego, jak gęsta i wytrzymała była pokrywa. Zaskakująco łatwo było ją przesunąć, i nawet w moim osłabionym stanie nie wymagało to wiele wysiłku. W ciągu kilku sekund właz został całkowicie zakryty przez metalową pokrywę. Upadłem na bok i zacząłem wymiotować, gdy ogarnęło mnie wyczerpanie. Kiedy tak leżałem, zdałem sobie z czegoś sprawę. Oprócz moich ciężkich oddechów, jedyną rzeczą, którą słyszałem, było słabe echo tej piosenki z dołu. Czułem, że stracę resztki zdrowego rozsądku, jeśli nadal będę tam leżał i słuchał tej piosenki, więc po raz kolejny zmusiłem się do wstania i zacząłem iść w kierunku drewnianego domku, w którym zatrzymałem się poprzedniej nocy. To tam zostawiłem swój bagaż, a także kluczyki do ciężarówki. Spośród piętnastu pracowników, którzy wzięli udział w tym opuszczonym eksperymencie, tylko ja przeżyłem. Nigdy nie wróciłem do tego okropnego miejsca, w którym to wszystko się wydarzyło i nie zamierzam tego robić. Projekt był ściśle tajny, a Zimmerman był jedyną osobą, która znała wszystkie jego szczegóły. O ile mi wiadomo, nikt poza ekipą na miejscu nie wiedział o moim udziale. W rzeczywistości jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która wie, czym naprawdę był eksperyment Harbringer, nie mówiąc już o tym, co się wydarzyło. Pewnie zastanawiacie się teraz, dlaczego powiedziałem Wam wszystkim o czymś, o czym nikt z Was nie powinien wiedzieć. Może spodziewacie się, że wygłoszę mowę o tym, by nie mieszać się w rzeczy, których się nie rozumie, albo coś w tym stylu. Mam nadzieję, że nie. Bo nie mam nic do powiedzenia ani do przekazania. Zacząłem dziś słyszeć hałas. Niemal natychmiast rozpoznałem ten dźwięk jako bardzo nawiedzającą i znajomą piosenkę. Nawet nie próbowałem namierzyć jej źródła. Wiedziałem, że byłoby to bezcelowe. W miarę upływu dnia piosenka stawała się coraz głośniejsza. Jest teraz na tyle głośna, że bardzo wyraźnie słyszę słowa. Jestem całkowicie niezdolny do ucieczki od głosu Tajni Tima. Podążała za mną wszędzie, gdzie się udałem. Zbliża się obiekt trzeci i wiem, że mój czas na tym świecie jest bardzo ograniczony. Można powiedzieć, że chciałem opowiedzieć o eksperymencie Harbringer, zanim przepadnie na zawsze. Mam nadzieję, że wyciągniecie jakąś lekcję z tego, co opowiedziałem, ale myślę, że wszyscy wiemy, jak jest. Bądźmy szczerzy, nie uwierzycie w ani jedno słowo z tego, co właśnie powiedziałem. I nie winię Was za to, też bym nie uwierzył. Dla Was to nic więcej niż coś, z czego możecie czerpać tanie emocje. Prawdopodobnie bezmyślnie surfowaliście po internecie, klikając link i skończyliście tutaj, gdziekolwiek jesteście, czytając te historie. I szczerze mówiąc. Nie obchodzi mnie, czy mi wierzycie, czy nie. Nawet jeśli tak, prawdopodobnie nie powstrzymam was przed próbą odkrycia prawdy o ciemności, którą niewielu z nas kiedykolwiek widziało. To z pewnością nigdy nie powstrzymało Zimmermana. Jeśli chcesz lekcji, spójrz na to, co się z nim stało, gdy poszedł szukać prawdy. Modlę się, aby nikt z was nie odkrył tego, co Zimmerman. Modlę się, aby nikt z was nigdy nie musiał widzieć zła, które ja widziałem. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie żyć w nieświadomości tego, co kryje się po drugiej stronie. To już tu jest. Czuję, jak jego czarne oczy płoną w moim umyśle tak samo, jak te lata temu. Jestem tak samo winny jak Zimmerman za potworność, która teraz swobodnie wędruje po świecie. Nawet... Jeśli to nie ja ją stworzyłem. Przepraszam, proszę, wybaczcie mi.